widzowie, jestem największym fanem Sonika na świecie! Tylko jest, widzę, mega jedna rzecz, która mnie strasznie denerwuje, a mianowicie to, że zbyt szybko się kończy, dlatego muszę mieć rozmęt, widzę, zniszczyć ten telewizor! O, chyba się uda, ale zaraz widzę, czemu coś wyszło, nie porywa! O, ej, zaraz widzę, gdzie ja jestem! A więc jestem Shin Sonic, tak naprawdę ja cię porwałem! A przed to w tym będzie są wybory, aby zamienić się w prawdziwego Sonika i abyś zobaczył, czy to jest takie łatwe! O, ej, zaraz widzę, że ser prawdziwy Sonic, ja ci tak mega uwielbiam! I widzę, że Shin Sonic mówi, że być z jakim jest ciężkie, dobra, muszę to sprawdzić! I widzę, pierwszy wybór to zamienić, to jest być dzieckiem lub być dorosłym! I widzę, wydaje mi się, że mogę wybrać pierwszy raz bycie dorosłym, bo w sobie wiecie, dorosły Sonic ma jeszcze więcej mówiąc, dlatego wybieram bycie dorosłym! I let's go, widzę, zobaczcie na to, co dostałem! Zobaczcie, jak wygląda teraz mojego poważnie, jak serio dorosły! Mam, widzę, wąsik, okularki i tak dalej! Dlatego let's go, w tym momencie musimy wybrać następne, widzę, czyli kolor niebieski czy kolor fioletowy! No widzę, jak widzicie, zobaczcie na to, Sonic oczywiście, że jest niebieski, dlatego wybieram ten kolor! Okej, let's go, widzę, zobaczcie na to, powoli trzeba wyglądać jak Sonic, bo jestem teraz niebieski! I do tego jestem, widzę, mega dorosły, czyli jako dorosły Sonic! I teraz zobaczcie na to, że wybrać taki dodatek, czyli ogon Catnapa, albo widzę straszne zęby! Dlatego widzę, chyba nie muszę mówić, że Sonic nie ma ogonu Catnapa, tylko ma mega dużo strasznych ząbków, dlatego let's go, wybieram to! I boom, let's go, widzę, zobaczcie na to, teraz doszło mi jeszcze taki mega dużo strasznych ząbków, a to przecież jeszcze nie koniec! I także w tym momencie, widzowie, już wyglądam serio mega fajnie, ale to dopiero teraz zaczęły się lepsze rzeczy, czyli nogi Shin Sonika albo nogi Catnapa! Oczywiście widzę, że wybiorę nogi Shin Sonika! Okej, okay, widzę, ha, dostęp i tak, patrzcie na to, dosłownie takie same nogi ma Shin Sonic! Dlatego w tym momencie, widzę, że jeszcze tylko koszulka nam do wyboru i oczywiście, że biorę również koszulkę Shin Sonika! I zobaczcie, jak to przepięknie wygląda teraz! I na samym końcu, widzę, zobaczcie na to, twarz Shin Sonika albo twarz Catnapa! I oczywiście, że wybieram, widzę, twarz Shin Sonika! I boom, widzę, zobaczcie, jak to wygląda! Dlatego teraz, widzę, czas wyjść i zobaczyć, co musiał będzie robić prawdziwy Sonic! Dlatego uwaga, let's go, widzę, starszy Shin Sonic przyprowadził mnie w to miejsce, ciekawe, co tutaj będzie trzeba robić! Dlatego każdy Sonic musi być szybki, a żeby być szybki, musi zbierać oto takie Sonic ringi! I jak zbierzesz je trzy, to dostaniesz super moc i twój wygląd się polepszy, będziesz jeszcze bardziej straszniejszy! I dobra, let's go, widzę, przecież to jest serio mega łatwe, wystarczy, że zobaczcie na to, zbierę pierwszego Sonic ringa! I sprawdźmy, widzę, czy to coś zmieniło i tak, zobaczcie, jak ja szybko, widzę, biegam, a mam w tym momencie tylko pierwszego Sonic ringa! A ten pan powiedział, że trzeba mieć aż trzy, dlatego let's go, drugi również jest tutaj, dlatego szybko go zbieram w tym momencie! I w tym momencie, widzę, patrzcie, jak jestem szybki, a dopiero mam dwoik Sonic ringi! I dobra, widzę, tak, że byłoby serio mega fajnie, tylko jest problem, gdzie może być trzeci? I widzę, przebiegając całą mapę i chyba już wiem, zobaczcie na co to jest, mega wielki Sonic ring! Więc widzę, szybko teraz do niego pobiegnę, zbiorę go i mamy super moc, bo tak już nie Sonic! Oj, zaraz, nie tak szybko, nubku! Ten Sonic ring jest dla zwycięzców oto tego wyścigu! Dlatego, jeżeli chcesz go zdobyć, musisz iść wprost na metę do nich na koniec! Ej, zaraz, widzę, wyścig w Soniku na szybkość to będzie mega łatwe, dlatego szybko idę, widzę, i zdobędziemy kolejną super moc już! Dlatego let's go, widzę, jesteśmy wszyscy gotowi, dlatego 3, 2, 1 i start! Widzę, zobaczcie, to na ten moment jestem pierwszy, ale to jest jakiś serio mega szybko osoba, która widzę, chce mi prześcignąć! O nie, jak to widzę, może jeszcze z pierwszego miejsca spadłem do samego końca prawie, o nie! A tutaj widzę na samym końcu mi Sonic ring, jak go nieco będziemy, to super moc przypadnie! Dlatego widzę, muszę użyć teraz swoją całą najmocną siłę i pobiec, widzę, najszybciej w moim życiu! Jeden, drugi, trzeci prześcignięty! Co jest takie epickie? Widzę, jako pierwszy dobiegam na metę! I dzięki temu widzę, zrobiłem trzeci Sonic ring! Nie dość, że widzę, zobaczcie, no teraz mój screen już się na coraz bardziej straszniejszy, czyli zaraz będę jak duży Shin Sonic. To jeszcze dobrze, wiecie, patrzcie, co się tutaj widzę pojawiło, to jest mega super pierwsza opcja Sonika! I to widzę oczywiście Sonic Boost, dlatego zobaczcie, na to w tym momencie biegam tak wolno, a w tym momencie widzę, to klikam i patrzcie, no to jest jakiegoś szybkiego speedo dostałem, let's go! Dlatego w tym momencie widzę, podbiegam do starszego Shin Sonika i co następne? Ale dla cenu mędrością, którą musi mieć każdy Shin Sonic, to zjadanie ludzi! A żeby to dostać, to będziesz musiał odbudować pułapki, do których wpadną ludzi, a następnie je wszystkich zjem! Okej, dobra, let's go, wydaje mi się, widzę, że zbudowanie pułapki jest mega łatwe i wykorzystam to, że to jest, że widzę, dziura i teraz po prostu widzę w tej dziurze postawić coś takiego, czyli taką jako podrobioną drogę. I to, co widzę, jest ważne, że trzeba wziąć jakby, nie wiem, ten blok czy coś na zaprostanie i jakby go, widzę, tak poprzebracać, żeby był poziomo, a to trochę czasu zajmie, ale jest strymek do rykrywkę, dlatego let's go, ja coś teraz zrobię. I let's go, widzę, zobaczcie, jak mi teraz się do to zrobić. Tutaj jest, jak wiecie, każdy może po prostu przeniknąć, wpadnie i tutaj będzie w tej dziurze. Tylko widzę, aby to jeszcze lepiej wyglądało, zobaczcie na to, szybko przygotowanie coś takiego, jak widzę, tak jakby kolce, do których się podejdzie, zufajcie, więc one serio biją. Dlatego ja widzę, teraz szybko skoczaj na dół i dam je gdzieś tutaj na dole i mam nadzieję, że to widzę, będzie spełniać swoje działanie i ktoś na pewno tutaj wpadnie. A że widzę, zobacz, pierwszą osobę sprawdzić, czy to działa, to mam pomysł, zobaczcie na to, ha, nubku, masz, Ej, nubku, ty do kogo chcesz mnie pobić? I tak nie masz szans, chodź tutaj, dorwę cię szybko. Okej, let's go, widzę, patrzcie na to, chcę mnie teraz dorwać, dlatego ja użyłem jeszcze w tym momencie tej supermocy, to jest tutaj, bo szybciej mu uciec. I to, co ważne, widzę, muszę chodzić gdzieś tutaj, bo on tu wpadł. Dobra, nubku, porywam cię, zaraz, co to było? Dlatego, let's go, widzę, pierwsza pułapka zadziałała, a druga będzie jeszcze prostsza, bo zobaczcie na to, po prostu przygotuję sobie coś takiego, a to jest po prostu zwykła klatka, którą możemy otwierać i zamykać. Dlatego w środku wyciągnąłem szybko jakieś jedzonko i postawił tego, jak to mieć się da w środku, wiecie, na pewno ktoś tu potrze. Okej, let's go, widzę, patrzcie, to schowałem się tu i właśnie do klatki Teddy idzie. Ile tu jest jedzenia, kuzacko, najlepsza klatka, w jakiej byłem. Okej, patrzcie na to, teraz Teddy jest tutaj, bum, zamykam
momencie, let's go. Dlatego w tym momencie, sorry przyjacielu Teddy, ale Shinsuniku możesz go zjadać, dlatego go otwieram. O, a więc fan, let's go, dobrze wykonałeś moją Shinsuniku, więc ja go teraz zjadą. I let's go, widzę, zobaczcie, to starszy z niego właśnie zjadł tam mojego przyjaciela Teddy'ego, a ja widzę, patrzcie na to, dostałem teraz taki upgrade na kolejnego skina. I widzę, on już wygląda prawie tak jak mój tata. I to co najważniejsze, widzę, patrzcie na to, to jest kolejna super moc, a to super moc jest bicie. Dlatego let's go, po co mi to będzie starszy Shinsuniku? Ponieważ bicie zadanie ludzi pozwoli nam być większym i szybszym. Dlatego w tym momencie musisz pójść na fanę i zjeść kilka osób. Możesz zdobyć kolejny super moment, może być właśnie większy. Okej, dobra, let's go, widzę, bo sterujemy jakieś pickie. Dlatego uwaga, pójdę teraz spawnę i w tym momencie mogę użyć jeszcze tej pierwszej super mocy. Czyli po prostu zostać super mega speeda. Dlatego uwaga, jestem teraz tutaj na spawnie i patrzcie, jest to osoba, która do pułapki padła, tu pyk, druga trzeba przywalić. I bum, widzę ostateczne uderzenie. I zobaczcie, to jest pierwszy osoba, dlatego tylko muszę podejść i go pięknie zdjąć. I serio, widzę, ten starszy instynkt miał rację. Patrzcie, jak ja teraz jestem duży, widzowie, nie o wiele większy, ale serio duży. Dlatego let's go, jeszcze teraz czas do ciebie. Cóż, o masz! I widzę, jego też szybko robisz zjada. I zobaczcie na to, jest prawie tak samo jak ta fontanna. I let's go, widzę, wrócę szybko do staty Shinsuniku, aby dowiedzieć się, czy wiecie, taka wysokość wystarczy. Jesteś już naprawdę bardzo duży, jak prawdziwy Sonic, tylko niestety musisz zjeść jeszcze jedną osobę, bo z taką mocą niestety nie dasz rady. Okej, no to dobra, let's go, co ten widzę Shinsuniku, chce mi pokazać, skoro jeszcze aż jedną osobę muszę zjeść, dlatego szybko let's go pobiegnę poszukać. O nie, ha, let's go, widzę, tu jest ostatnia osoba, dlatego muszę pięknie teraz, let's go, muszę szybko zakontować pięknie. Szybko widzę, zjadam, aby dostać uwagę, co nie raz się powiększyć. I let's go, widzę, zobaczcie na to, jak jest w tym momencie ogromny, ale co najważniejsze, się zaliczam już w tym momencie, bo teraz już tam trzecia super mocno na samej górze. I dobra, let's go, tato Shinsuniku, od czego tam zależy i co nam robi? A więc synku, spróbuj zniszczyć ten dom łapką. Ej, zaraz widzę, czy osobiście, że muszę zniszczyć ten domek łapką, dlatego let's go, w tym momencie aktywuję, widzę, o tą super moc, let's go, tom. No i dobra, skoro ona wskazała, to muszę w to przywalić. Dlatego uwaga, 3, 2, 1 i bum! Ej, nie, zaraz, let's go, widzę, patrzcie, co się stało, ten cały domek się tu rozleciał. Czyli z tego, co rozumiem, to ta super moc jest, że można po prostu zniszczyć inne, jakby nie samochody, tylko inne domy. I dzięki temu, widzę, muszę podbić cały Brookhaven. Dokładnie tak, dlatego wiesz, co robić. Oczywiście, że wiem, dlatego let's go, widzę, w który budynek teraz mogę przywalić. Aby wiecie, na początku, widzę, nie rozwalić tego miasta, spróbuję w to, bo zobaczcie, to jest serio mega wysoko, więc jak się rozwalić, powinno być chyba dosyć śmieszne, dlatego let's go przywalę w to pięknie. O nie, let's go, widzę, patrzcie, co się z tym dzieje, to się zaczyna ruszać powoli. Oh my god, to znaczy, że rozwalę sobie Brookhaven teraz? Nie, let's go, widzę, zobaczcie, na tym racji, to się serio rozwaliło teraz. O nie, let's go, widzę, zobaczcie, to chyba widzę pierwszy problem, tu przyjechała policja. Shinsuniku, nie wyszedł spod kontroli, ale się cały Brookhaven, aby go się zaresztowany, musimy cię pokonać. Dlatego widzę, że mam chyba pomysł, co zrobię. Na początku, że to pierwszym super moc, szybkim bieganiem uciec. O nie, let's go, widzę, zobaczcie, na to nie przyjechali, dlatego szybko teraz skrócę tędy. Po prostu widzę, wrócę się specjalnie do miasta, więc jeżeli komisora, to chcieli nas powstrzymać, bo ja widzę w sobie nic tego prawie nie robię, no to uwaga i bum! I let's go, widzę, zobaczcie, a ten cały koncert jak się dosłownie rozleci, jest w rozsypce. O nie, dobra, let's go, ty niebieski, no będę już za dużo, chcę teraz bardziej posiłku. I z nimi nie ma szans, że sobie poradzić te 10 gwiazdek. O nie, dobra, let's go, widzę, zobaczcie, to jest to i tak, że to serio już mi się zaczyna powoli nie podobać. Dlatego jedyny pomysł, jaki mam w tym momencie, po prostu użycie tej jakby motki. I uciekniecie po prostu na drugi koniec Brookhaven, gdzie tylko właśnie można. I najlepiej schować się gdzieś, gdzie zrzutowcy nie wylecą, na przykład tutaj. Tak szczerze, widzę, tu jest trochę przesada. I jednak chociaż nic jego jest serio mega ciężkie. Ale za to wy widzę, możecie być na filmach, który specjalnie ucieknie raz, dlatego mam nadzieję, że mi się